serce. Przeżywamy Jerycho rodzin. Stajemy z ufnością wobec tego czasu, naszego ludzkiego czasu, z naszymi wyobrażeniami, nadziejami, marzeniami, wierząc, że to jest też i Boży czas, w którym Bóg jest, w którym zaznacza swoją obecność, w którym objawia się, rozlewa. Ufamy, że to się zwycięża Jego łaska. I dzisiaj, stając wobec tego daru Bożego Słowa, które jest ubogaceniem tajemnicy świętej rodziny, jako wielka zachęta, kiedy gromadzimy się przed Bogiem przy wizerunku kopii cudownego naszego obrazu Matki Bożej świętorodzinnej ze Studziennej. Stajemy, aby rozważyć to, co jest pięknem i bogactwem daru Boga wpisanej w rodzinę, z której przecież każdy z nas korzysta. Jako ci, którzy zostali obdarzeni życiem, miłością i wyjątkowymi darami wiary, poświęcenia w rodzinach, kiedy żeśmy się poczynali, kiedy żeśmy się rozwijali pod sercem naszych mam, z czujną i opiekuńczą troską naszych ojców. Już nie mówiąc o tym, co się działo od chwili narodzin. Ale stajemy również przecież z tym wyjątkowym potwierdzeniem i zobaczeniem, o czym dzisiaj tak naprawdę każdy z tych tekstów liturgii i ten związany z mądrością Syracha i z listem świętego Pawła i z tym fragmentem Ewangelii Mateusza mówi, że w tym, co jest ludzkie, w tym, co jest takie zwyczajne i wydawałoby się przecież bliskie każdemu z nas, Bóg zawarł w tajemnicy swojej obecności, swojego życia, swojej miłości i swojej łaski. Kiedy to uświadamiamy sobie, kiedy dzisiaj, przeżywając ten dzień papieski, jak zaznaczył ksiądz proboszcz Jarosław, chcemy również poprosić naszego patrona, świętego Jana Pawła II, pomoc w odczytaniu tego wyjątkowego bogactwa, jakie Bóg zawierzył rodzinom. Za kilka tygodni minie 40 lat, kiedy Jan Paweł II ogłosił adhortację, więc tekst po synodzie, biskupów, który odbył się rok wcześniej, czyli 41 lat temu, poświęcony rodzinie. I do dzisiaj staje się bardzo aktualne i niesamowicie czytelne to, co wówczas święty Jan Paweł II przedstawił, nazywając bardzo prosto zadania rodziny. Mówiąc o tym, że jest wśród tych zadań przede wszystkim tworzenie wspólnoty osób. Jest w tym wielka troska, aby być w służbie życiu. Jest wielka zachęta, aby uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa i aby uczestniczyć w życiu i misji Kościoła. Popatrzcie, moi drodzy, kiedy żeśmy się wsłuchiwali w te słowa z mądrości Syracha, kiedy była mowa o tym, kim może i powinien być ojciec, matka, w jaki sposób powinni odnosić się, powinny odnosić się dzieci i przyjmować jako postawę. Przecież w tym jest niesamowite zaproszenie do tego, aby rzeczywiście to, co przeżywamy w naszych rodzinach, było wspólnotą osób. Sami dobrze wiecie, o wiele lepiej niż ja, przeżywając swoje rodzinne życie, nawet słuchając tutaj tego maleństwa, które jest teraz w rękach mama, już od razu się uspokoiło dzięki temu. Co znaczy wspólnota osób? Na zewnątrz możemy tak to nazwać. Ale przecież w tym zawiera się ta tajemnica obecności, tajemnica miłości, tajemnica takiej troski, która nie broni się i nie wycofuje wobec poświęcenia, wobec ofiary, wobec
wobec tego wszystkiego, co nieraz niesie przeogromne ludzkie zmęczenie. Ale człowiek trwa. Rodzice trwają na pewnym etapie, a na innym etapie i dzieci trwają, kiedy rodzicom już sił brakuje na przykład. I dzisiaj to rozważając, myślę, że przede wszystkim mamy okazję zobaczyć ten obraz tej wspólnoty osób na tym naszym wizerunku, cudownym wizerunku ze studziennej, który wyraża stół. Ale jednocześnie gromadzimy się przecież na Eucharystii. Jest to również, a może przede wszystkim, wielkie zaproszenie, abyśmy potrafili spojrzeć na to, co przeżywamy we wspólnocie Kościoła, w naszej parafii, jako tajemnicę rodziny. Jesteśmy tą wspólnotą. Jakże ważne, abyśmy potrafili to odczytać, jakże istotne, abyśmy również, chociażby to, co od wczoraj słyszymy z taką mocą, kiedy papież Franciszek rozpoczął 16. synod zwyczajny biskupów, dzisiaj zawierzył go w uroczystej liturgii w Bazylice Świętego Piotra. Synod związany z synodalnością, właśnie z przeżywaniem wspólnoty. Wspólnoty, która trwa, która spotyka się, która się słucha, która trwa i podejmuje jedną misję. W rodzinie kochającej, w rodzinie, która jest wspólnotą, nie trzeba tego tłumaczyć. I prosimy Boga o to, aby umocnił ten dar. Prosimy Boga, aby ten czas modlitwy był zjednoczeniem i w tej wspólnej modlitwie, ale i w tych wszystkich intencjach, które pokazują wspólnotę dobra i wielkiego pragnienia miłości i życia. I to jest w naturalny sposób nawiązanie do tego, co również ten fragment z Księgi Mądrości Syracha mówi, że kiedy człowiek odczytuje to, co jest darem Boga, to, co święty Paweł nam w tym drugim czytaniu z listu do Kolosan mówi, wybrańcy Boga, Boże święci i umiłowani. Skoro jesteśmy przez Niego wybrani, skoro jesteśmy obdarzeni przez Niego, skoro jest zaakcentowany ten motyw świętości, to jest przecież to wyjątkowe potwierdzenie, że w naszym życiu Bóg wpisuje w nasze życie, w swoje życie, to, które będzie trwało na wieki. To, które jest pełnią. To, które jest wielkim zaproszeniem, ale i wielkim wyzwaniem. Abyśmy potrafili je chronić, abyśmy potrafili je przeżywać. Tak jak zaznaczył ksiądz proboszcz, na każdym etapie nie sposób tutaj odwoływać się szczegółowo do wszystkiego. Dobrze wiemy, jakich darów, jakich tajemnic tutaj uczestniczymy, w jakich tajemnicach uczestniczymy, ale jednocześnie jak ważne jest, że w momencie, kiedy człowiek przyjmuje to, co jest darem naszego życia, jako dar Boga, w którym chcemy odczytać Jego życie, w którym chcemy podjąć to życie, jakże ważne jest, aby to trwało. Czyż to nie jest rozwinięte w tak wyjątkowy sposób w tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii i w tym przekazie świętego Mateusza? Oczywiście jest zaakcentowana ta wrażliwość świętego Józefa na to, co Bóg mówi. Ale ostatecznie mówi i zachęca, chroń życie. Chroń to życie, które jest wpisane w Syna Bożego, w Jezusa Chrystusa, nowonarodzonego. Chroń to życie, które jest przecież również w tak wyjątkowy sposób wyrażone w życiu Twojej oblubienicy Maryi. Chroń to życie, które poprzez Twoją misję, poprzez Twoje posłannictwo, poprzez Twoje życie, ostatecznie rzecz biorąc, jest wyjątkową troską i opieką o to, aby się wypełniły Boże dzieła. Jakkolwiek je rozumiemy, w jaki sposób je próbujemy odczytywać, to jest może również właśnie ten czas tego Jerycha, tej modlitwy, tego trwania. Czas, w którym po prostu stajemy i otwieramy to, co jest bogactwem naszego życia wobec Boga, prosząc o to, aby On umocnił to swoją łaską, abyśmy odczytując i dostrzegając, że jest tam obecny, że jest w nas obecny, jest w naszym życiu, w naszych rodzinach, abyśmy potrafili z taką nadzieją, z taką ufnością i konsekwencją, jak święty Józef, wnieść i chronić
to, co dzisiaj, to wyzwanie do służby życiu dla nas oznacza. W tym wydaje się już coś naturalnego, że jesteśmy wpisani w świat, który nas otacza. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby być w tym świecie świadkami właśnie tego, co Bóg ofiarował, właśnie tego, co z Nim przeżywamy, właśnie tego, co On w nas rozwija. W jaki sposób Maryja i Józef to uczynili? Chronili życie Jezusa. Pielęgnowali to życie, które było ich wspólną tajemnicą dobroci, miłości i łaski. Nieśli to w swoją codzienność, a w tym objawiało się to, co jest dziełem Boga. Jakże to jest ważne, jakże potrzebne, a z drugiej strony jakże naturalne. I dzisiaj przeżywamy to, uczestnicząc w życiu i misji Kościoła. Jakże dzisiaj potrzeba, abyśmy za to dziękowali, że jesteśmy tutaj razem. Że ta tajemnica Bożego życia i tego całego bogactwa naszych ludzkich tajemnic życia przecież się wypełnia i objawia i w tak wyjątkowy sposób zaznacza się tutaj w świątyni, ale nie tylko tutaj, ale po prostu we wspólnocie ludzi wierzących. Ilu z nas może dzisiaj usłyszało taką prośbę: zawierzam Ci moją intencję. Intencję, w której jest moje życie, ale może poprzez moje życie jest życie innych ludzi. Może nawet jeżeli żeśmy tego nie słyszeli dzisiaj, to i tak to zapewne niesiemy. Jeżeli nawet szczegółowo tego nie wywołujemy i nie przywołujemy tu wobec Boga, to to jest również, a może w tak wyjątkowy sposób warto to podkreślić, że jest to wpisane zawsze w tą tajemnicę duchowej jedności i wspólnoty, jaką tworzymy jako ludzie wiary. Bóg nas jednoczy. Bóg obdarza nas swoją łaską. Bóg zaprasza nas, abyśmy żyjąc tą łaską, przyjmując ją, chroniąc, abyśmy ją ofiarowali innym. Drodzy małżonkowie, w tej Eucharystii nie ma szczególnego obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i mocy sakramentu małżeństwa, ale czyż to nie jest takie naturalne, że kiedy stajemy w Eucharystii, kiedy stajemy we wspólnocie, kiedy przywołujemy to, co Bóg nam ofiarował i to, co jest drogą życia, żebyśmy to właśnie odnowili, uczynili, abyśmy z nową nadzieją poszli dalej. Czyż to nie jest wielka okazja, abyśmy dziękowali za tych wszystkich, którzy są tutaj, za tych wszystkich, którzy są wpisani w naszą wspólnotę wiary poprzez sakrament chrztu ubierzmowania, poprzez tę wspólnotę, jaką tworzymy tutaj, przeżywając Eucharystię. Z tego płynie łaska. To nie jest złączenie indywidualnych, różnych, partykularnych intencji i spraw. To jest ostatecznie rzecz biorąc wyjątkowy dar jedności i wspólnoty. Nie wiemy do końca, kto dzisiaj jest tym wyjątkowym umocnieniem naszego ducha i naszego trwania. Ale dzisiaj, skoro jesteśmy, jak zawsze, chcemy to odnowić i uświadomić sobie, że każdy z nas podejmując, tak jak Józef, tak jak Maryja, nasze powołanie, stajemy się uczestnikami i obrońcami i wyjątkowymi świadkami właśnie tego wszystkiego, co Bóg we wspólnocie Kościoła i przez wspólnotę Kościoła chce czynić. To można mnożyć, to można rozwijać, ale jednocześnie to jest też wyjątkowa zachęta, abyśmy w taki sposób, rozpoczynając ten czas Jerycha, chcieli trwać. Niech Bóg umacnia, niech uświęca, niech odnawia to wszystko, co jest darem Jego miłości w nas, aby nasze życie było znakiem Jego życia, a nasza wspólnota była znakiem i potwierdzeniem komunii, jaką stanowimy dzięki Niemu, po to, aby zanieść do świata to, co jest Jego miłością.